Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala To kolejny odcinek z gry Shakes and Tym razem przedstawienie postaci widzów Pierwszy odcinek po tej jakby yy, Nowej formule, gdzie oceniam Tylko i wyłącznie postacie 350+, Chyba, że jesteście wspierającymi Jeżeli jesteś wspierającym, to oczywiście Możesz mi podesłać jaką chcesz postać I pojawi się ona na odcinku Natomiast jeżeli jesteś takim, można powiedzieć Nazwijmy to zwykłym widzem To tylko i wyłącznie postacie ponad 350+, plus pon, po prostu Jeżeli masz 350 50. level bądź większy, to możesz w tej serii wystąpić. I tutaj, jeszcze zanim zaczniemy Taka anegdotka do Was. Dzbanuszki moje kochane, jeżeli ja mówię w odcinku, który trwa 4 minuty, ja to mówię w trzeciej minucie, więc nawet nie trzeba tego odcinka oglądać całego. Wystarczy obejrzeć no, dłuższą część, powiedzmy. Jeżeli ja tam mówię, że konta oceniam, oceniam, to nie jest ocena, to jest po prostu przedstawienie postaci, ewentualnie jakieś tam moje rady czy coś do Waszego konta, to. I jeżeli ja mówię, że tam jest 350 poziom, minimum trzeba posiadać, chyba że właśnie jesteście wspierającym, to nie spamujcie w komentarzach jakimiś postaciami ze 38, na którym jeszcze nie ma 350 poziomu ani jednego, z jakiegoś W40, W41, gdzie tam chyba nawet jeszcze 300 poziomów nie ma, bo po prostu po co? Po co robicie zbędny syf w komentarzach, gdzie potem mi się, mi się jakby ciężej jest przebić do osób, które faktycznie ten przynajmniej 350 poziom mają i chciałyby nas filmy to wystąpić w odcinku tylko wy po prostu tak nie wiem, no bezmyślnie bezmyślnie jakby te komentarze wstawiacie, piszecie i ja mówię, no robi się zbędny spam yy... I po co jest coś takiego? Czy nie wiem, czy mam specjalne jakieś napisy wstawiać, czy dane osoby nie zrozumiały, że tam chodzi o 350 poziom w górę? Czy jakieś napisy mam specjalne, czy tylko nie wiem w jakim języku w sumie, na no jak po polsku nie rozumiecie? Nie wiem, no szczerze mówiąc, zirytowało mnie to, bo naprawdę no film nie trwał 20 minut, czy tam ileś. Film trwał dosłownie 4 minuty. Jeszcze w tytule było, że przedstawienie postaci wraca w zmienionej formule, czyli, czy tam w zmienionej formie, już nie pamiętam, czyli no może się zaświecić w głowie lampki że o, coś będzie innego, czyli warto by było posłuchać zanim napiszesz taki bezmyślny komentarz, yy, więc no, po prostu tak jak mówię, no ja te komentarze ignoruję, ja tam w ogóle sobie skopiowałem formułkę obejrzyj film w całości chyba z 10 razy ją wysłałem do ludzi, bo, yy, bo właśnie mi dawali serwery pokroju S38, yy, W40 i tak dalej, gdzie mówię, tam jeszcze nie ma ani jednego, ani jednej postaci... Yy, nawet 300 plus na tych przynajmniej międzynarodowych najnowszych a, a co dopiero właśnie 350 plus yy, także to na przyszłość po prostu oglądajcie te filmy a nie yy, tak bezmyślnie piszecie komentarze ja rozumiem że yy, tu w ogóle przedłużam ale trudno yy, ja rozumiem że yy, jakby Pojawienie się na odcinku youtubera, nazwijmy to, bo ja się za youtubera nie uważam. Yy, pojawienie się na odcinku youtubera to jest tam jakieś super osiągnięcie dla takich młodszych widzów, bo niestety, no niestety, stety, niestety, niestety yy, na YouTubie dużo jest takich właśnie młodych widzów. Dzieci po prostu i ja rozumiem, że to jest sukces życiowy, takie pojawienie się na właśnie odcinku youtubera i ja nie mówię tego ironicznie, bo ja jak tam miałem 12 czy 13 lat oglądałem sobie polskiego pingwina jak nagrywał minecrafty z, pingwi, z pingwinpaka i to jest autentyczna historia, jeszcze to były czasy gdzie można było na youtubie wysyłać wiadomości prywatne. To ja jakby yy, grałem sobie też na tym Pingwin Packu, odkryłem, że tam można jakiś mieczyk zrobić, który odnawiał serduszka i on był strasznie broken, a strasznie go było łatwo zrobić. I ja napisałem do Pingwina, yy, właśnie mając te tam 12, PS lat dookoła yy, że coś takiego można. I on mi odpisał, że, yy, że o, dzięki za radę, coś tam tego. Yy, I ja wiecie, ja byłem podjarany, że wow, taki, taki gość, którego tam oglądam. Jakiś tam, można powiedzieć, sławny dla mnie w tamtym czasie Że mi odpisał, no to jestem taki, wiecie, pod wrażeniem Więc no ja to jakby rozumiem, ale też uczulam na to, żeby no te filmy jednak oglądać Oglądać, słuchać o czym mówię, niż spamować i robić po prostu syf w komentarzach Bo właśnie przez taki spam tą seriodę chciało mi się robić A teraz do niej wracam właśnie w takiej formie, aby tego spamu nie było Dobra, lecimy sobie, mamy tutaj pierwszą postać Leaking, a leaking nie spełnia wymagań, jeżeli chodzi o poziom, ale to jest nowy wspierający, więc swoją drogą też chciałbym go tu przywitać. Dziękuję właśnie za zakup wspierającego. I tak, i sobie od niego zaczniemy. No, gra tutaj magiem 230 poziom. I teraz, tak, jak to u Ciebie wygląda? No, jeżeli chodzi o podstawy, to powinieneś już je jakiś czas temu, wydaje mi się, dociągnąć do 1150. Tutaj, jeżeli chodzi o podstawy boków, yy, czyli siła zręczność, bo tą zręczność nawet masz dosyć niską. Yy, także około 1100-1150 już powinien mieć. Najlepiej to na jakimś weekendzie Golda sobie zrobić i mieć z głowy. Yy, szczęście masz jak najbardziej ok, już nie musisz w sumie tutaj dodawać. Yy, natomiast, tak, inteligencja 1750, yy, wytrzymałość 1450 więc trzymasz ten, ten dystans jakby 300 statystyk, czyli to co ja lubię, yy, przynajmniej na początku, nie? Yy, I tak i wytrzymałość moim zdaniem to tak dobi do 3000 nawet 200. Yy, w tej podstawie już więcej nie dawaj, a potem całą resztę leć w inteligencję, żeby po prostu mieć to już oczywiście mówię o wyższych poziomach, yy, żeby mieć mocne yy, mocne yy, no, nie chcę tutaj brzydkiego słowa używać, żeby mocno bić, po prostu, więc, jakby coś takiego sobie ogarni. Klaserek, tutaj, pierwsze co zwróciłem uwagę, jak w ogóle wpisałem tą postać, jest do poprawy zdecydowanie. Tutaj już myślę, że powinien mieć 80%, jak nie lepiej. Także to sobie musisz pobić, podbić. No, a tak to co? Jakby. Podki, wszystkie są, więc tu, jakby nie ma co. W opisie, nic ciekawego. Tak naprawdę, coś tam o pupilkach, więc, tak jak mówię, no. Generalnie, postać spoko, ładnie tutaj widać, że rozbijasz te statystyki. Aczkolwiek mówię, teraz możesz w inteligencję dodać jeszcze 100, będziesz miał 1850, i potem na zmianę sobie lecieć potem HP 100 i inteligencja 100. A na jakimś tam weekendzie golda czy czymś te, te podstawy tutaj w tych bokach możesz sobie podbić na 1100, chociaż i będzie ok. No i przede wszystkim ten klaserek. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą postać, to tyle. Okej, okay, jest kolejna postać. Jak widzicie, znowu nie spełniam wymagań, ale to także jest nowy wspierający. Także mu dziękuję za y, właśnie zakup y, tego wspierającego tutaj z tego miejsca. Y, a, w ogóle tamten serwer to był W39 Międzynarodowy, bo zapomniałem o tym mówić. Natomiast ten to jest S38 Polski. Y, I dobra, mamy Zotiga. O, i w ogóle też zapomniałem, kurde, poprzednia postać, muszę się znowu wdrożyć do nagrywania tej serii, więc przepraszam, poprzednia postać, czyli leaking grał Echo, natomiast Zotik napisał, że kupił tylko drugi pakiet, czyli zgaduję, że ten pakiet twierdzy. I okej, okay, czyli on tutaj można powiedzieć, że gra free-to-play. Tak więc no co do wierzchowca i potek nie ma co się czepiać. No klaser, karser na pewno musisz poprawić, bo te powiedzmy 44% to nie jest nie jest nic dobrego na tym poziomie, myślę, że już tak z 60, może nawet 65 powinieneś mieć, także sobie po prostu to podbij, zwłaszcza na tym poziomie. No i tak, co tutaj, jeżeli chodzi o... No tu masz dosyć niski level, więc ciężko mi się wypowiadać na temat statystyk. Yy, więc, No ale tutaj jakiś balans, zachowujesz tej siły najwięcej, HP yy, też spoko, no grasz berserkiem, więc tak naprawdę siła jest najważniejsza, bo tutaj musisz mocno przywalić yy, kilka yy, jakąś serię ciosów i tak naprawdę składasz ludzi, yy, tak więc yy, na razie w te podstawy możesz tu w sumie nie dawać, bo masz dosyć niski poziom w szczęście tak samo na razie nie możesz się skupić na tej sile i na HP nawet teraz siłę myślę lecieć do 1000 a potem może jakieś troszkę w HP no ale generalnie mówię, no takie niskie postacie to jeszcze tak nie widać dokładnie jak te statystyki się rozwijają, dlatego też właśnie ich nie chcę zbytnio w odcinkach więc, więc jakby no możesz nie wiem, jak wbijesz tam około 200 czy coś podbić znowu i wtedy znowu na tą twoją postać zerkniemy, póki co głównie klaser do, do poprawy, bo jednak na tym klaserze tracisz sporo expa mianowicie, no sporo no tak, no Jeżeli powiedzmy masz te 44% no to te przynajmniej 16% tracisz, a to jest dosyć dużo, jeżeli chodzi właśnie o misję. Kolejna postać i zobaczcie, postać top 1 tak naprawdę. Jeżeli chodzi o ranking, no to top 1, jeżeli chodzi o level tutaj widzę, że nie top 1, ale i tak jest dosyć ładnie to jest serwer 35 polski. W ogóle dzisiaj będę się starał tak około 15 postaci przedstawić. Dosyć sporo ich, mimo wszystko, jest. Więc tu akurat jestem zadowolony, bo mam listę. Jeżeli ktoś jeszcze dopowiem, jeżeli ktoś chce brać udział w tym właśnie przedstawieniu postaci, to musi mi napisać serwer, nazwę swojego konta i czy gra Eko, czy gra Free to Play, czy grzybi. I oczywiście, tak jak mówiłem, tylko postacie 350, plus chyba że jesteście wspierającymi. To tak jeszcze dopowiem. No i dobra, i tutaj mamy 3 osoby na S35 polskim, swoją. Drogą. Wszystkie osoby z tego co widzę są z gildii jubilerzy, więc wy wygląda na to, że ta gilda mnie ogląda, także pozdrawiam serdecznie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i okej, okay, pierwsza postać jest to paykop czyli Mag4. Y Pejkołb, Paykobi, nie wiem, nie wiem jak to przeczytać postać, która ma już 438 poziom, więc naprawdę dosyć duży tutaj widzę, że akurat teraz ma secik na awkę ubrany ale my tutaj nie będziemy się rozwodzić nad ogólnie statystykami tylko nad właśnie tym, jak to wygląda jeżeli chodzi o podstawy no i dobra, no klaser wiadomo, nie ma co się przyczepić podki, wszystko jest Paykop napisał, że gra gry w plus 3 paski więc... Więc, więc, więc ok. No i dobra, jak to tutaj wygląda te podstawy to zgaduję, że troszkę masz za duże, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi tutaj o te boki i o szczęście, więc wydaje mi w sensie szczęście jest nawet jeszcze ok, ale te boki chyba troszkę za duże, z tym, że to pewnie zgaduję, że osiągnięcia w klasę, że też Ci sporo dały, więc, więc to jakby, jakby o to chodzi. No teraz tutaj widzę, że w HP lecisz 4000, masz podstawy i inteligencji masz już 14200, więc w sumie tak jak się powinno robić, lecisz i teraz już tylko inteligencję, HP olewasz. Moim zdaniem mogłeś to HP nawet na wcześniej jakby mniej w nie dawać golda, a wcześniej się przerzucić już na jechanie samej inteligencji. No, bo jednak temu magowi nie, nie oszukujmy się, tego HP aż tak wiele nie potrzeba. Ja stosuję taką taktykę, że jeżeli gram jakimś wojownikiem albo paladynem, to zatrzymuję się w podstawie HP na 3,5 3500. Natomiast jeżeli, jeżeli gram sobie z wiadowcą, bądź też berkiem, to na 3,300, a takim magiem, to mi się wydaje, że. Może też 300 albo 3200, coś takiego i potem już lecę w inteligencję. No ale oczywiście to jest, wiecie, każdy gra jak uważa. W każdym razie, no jak najbardziej jest tutaj wszystko w porządku. Kolejna postać, to już nawet będę bez cięcia, bo tak jak mówię, yy, tak jak mówię, jest tutaj... Yy, trzy, trzy postacie są na tym serwerze do, do ocenienia, czy tam przedstawienia bardziej. Azylum, jest to znowu mag, ten sam, a nie, wyższy poziom o jeden z tego co widzę. Yy, napisał, że skromny skromnie grzybi. Klaserka, masz tyle samo co Paycop. Jak to tu u Ciebie wygląda? No ty już, ty już akurat podstawy, jeżeli chodzi o boki, myślę, że na dobrym na idealnym tak naprawdę w idealnym momencie się zatrzymałeś i w niej już te golda nie marnowałeś inteligencji masz w podstawie prawie 16 koła no i wytrzymałeś tak samo, No na 3400 się zatrzymałeś, podejrzewam, że nawet wcześniej tylko ci znowu klaserek dał, więc to no, w, tego, w to szczęście mogłeś troszkę mniej dać, mi się wydaje. Ale generalnie, jeżeli chodzi o wytrzymałość, jeżeli chodzi o właśnie HP i tutaj te boki, to wydaje mi się, że w idealnym momencie się zatrzymałeś, przestałeś tego golda w to inwestować i zacząłeś lecieć głównie w inteligencję. Yy, co zresztą no, tutaj widać, tutaj jest inteligencji 14200, a tutaj jest, yy, tutaj jest 15 prawie 900. Yy, ale to oczywiście nie wiem, no nie wiem, kiedy panowie zaczęli grę, czy zaczęli. W tym samym momencie tutaj chyba zacząłeś od startu serwera grać, a ty tutaj masz coś w opisie? Nie, nie masz, kiedy zacząłeś, więc też nie będę tego porównywał. Aczkolwiek, no mówię, no ty tutaj, jeżeli chodzi o te podstawy, to, to jak najbardziej super to ogarnąłeś. No, jeżeli chodzi o itemki, to wiadomo, nie będziemy tutaj runę, masz z tego co widzę, bardzo malutką. Nie wiem, czy te runy ty ogarniasz, czy nie ogarniasz. Yy, to też nie będę się w takie rzeczy zagłębiał, ale tutaj oboje macie małe te runy, nie wiem czemu. Yy, możecie mi w sumie napisać w komentarzu, bo jestem ciekaw, bo. Yy, no bo już ja na berserku mam te runy tam około już po 40%, a. Yy, a jakby wystartowaliśmy z tego samego Pułapu, nie? No bo S37 wychodził Wtedy, kiedy, jak jeszcze run nie było I je tam wprowadzili chyba jakoś w około W grudniu, czy tam jakoś W styczniu, coś, coś tego typu No a tutaj S35 wychodził tam jeszcze Rok temu, równo rok przed S37 Wychodził mniej więcej S35, więc jakby wystartowaliśmy Z równego pułapu, to nie wiem na czym To polega, czy już długo broni nie zmienialiście, nieważne W każdym razie, no tutaj, jeżeli Chodzi o te podstawy, to jest super I teraz dobra, przechodzimy do do trzeciej postaci na tym serwerze, a w odcinku już piątej. Jest to Citek i znowu mag. Citek25 napisał, że. Yy, że, 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 coś tam grzybi. No tutaj widzicie, jak widzicie, wszyscy stopki, więc wydaje mi się, że dosyć sporo grzybili, bądź też grzybią. Raczej grzybili, no bo już teraz w tym momencie to, yy, to nie ma co yy, aż tyle wydawać, no bo jednak na tym wysokim poziomie rzadko się przebieracie i tak dalej. Yy, I okej, okay, no i jak tutaj wygląda Citek? 439 poziom, więc tak samo jak Azylum. Yy, klaserka masz, no idealnie, no tutaj wiadomo jak to wygląda. Yy, dobra, no i co? No tutaj te podstawy, tak samo jak paykobi Yy, nie wiem jak to czytać, więc przepraszam yy, tutaj wytrzymałeś, zostawiliśmy mi się wydaje na idealnym poziomie, te boki troszeczkę chyba za wysoko dałeś yy, no i tutaj szczęście też że troszkę przesadziłeś tak 1500 myślę, że mogłeś zatrzymać około yy, i by było ok. no i masz tutaj inteligencji 14000, no ale także jakby postać rozwijasz tak jak powinieneś czyli, yy, czyli w, pewnym w pewnym momencie zatrzymałeś się tutaj na każdej statystyce i yy, i jakby i jakby sobie lecisz tylko w inteligencję, więc to jest jak najbardziej ok. I ok, tutaj 350 level widzę, że wbijeś 11 maja, czyli to było około, około nie wiem kiedy w sumie, kopalnia 20-12 maja, to chyba wydaje mi się, że dosyć szybko. Yy, tak naprawdę, ale już to był tak stary, w sensie stary. no yy, Na innych zasadach działał tam ten serwer w ogóle, jeszcze nie było pakietów i tak dalej, więc ciężko mi się jakby odnieść. Dobra, lecimy do kolejnych postaci. Ok, mamy teraz yy, S33 Polski, znowu jest azylu, mi ta także tutaj napisał, że skromny grzybiarz, bo to jest druga postać tej samej osoby, yy, na innym serwerze oczywiście. Yy, no i jak widzicie, to już jest postać TOP-1, więc yy, no tu akurat jest na co popatrzeć, nie ukrywajmy, i widać, że bo tutaj tester 123 to będzie kolejna osoba, która także się zgłosiła na tym serwerze, i tutaj widać, że panowie yy, tester 123 to też jest czyjeś konto. Teraz nie pamiętam czyje, właśnie tam ze 35, więc widać, że panowie tutaj grają yy, po prostu długoterminowo. A nie tak, że na 300 czy tam 350 się wykruszają, yy, więc to akurat się szanuje. Yy, nie można powiedzieć, że nie, no dobra, zacznijmy sobie od Azyluma. Postać top 1, klasera 9959, no tak naprawdę no co ja tutaj mogę jakby się przyczepić czy coś, skoro nie mam do czego, no postać jest tak naprawdę można powiedzieć, że niemalże idealna, no zresztą sami widzicie, że jest to postać top 1, no tutaj te podstawy masz dosyć wysokie, ale no wiadomo na tym poziomie to już zupełnie inaczej to działa, zresztą tutaj jak możecie sami zobaczyć pierwszy level miał 9, 9 października, 2015 roku, czyli za kilka miesięcy, będzie ta postać już miała 5 lat. Tak więc, no to jest 5 lat, podejrzewam, że regularnej gry i tam ogarniania. No i jak sami widzicie, no oczywiście tutaj pewnie grzybi kolega, ale. Mimo wszystko, sami widzicie, jak to wygląda. Dobra, no inteligencji w postawie 51 HP 5600, no więc też, no, jakby co mi tu, mogę wam tylko tą postać przedstawić. Nie ma co się wypowiadać, bo, bo jakby nie ma do czego się przyczepić, nie ma, nie ma co tutaj zbytnio oceniać. Wszystko jest tak naprawdę, jakbyś to powinno, więc teraz sobie przeskoczymy do testera. Tester ma kunawkę, ale to, to nie robi nam różnicy. Klaserkę mają tyle samo. On ma tutaj 19 leveli mniej. I dobra, no i jak tutaj wygląda? No tutaj te podstawy dosyć wysokie. Zręczności ma 30 prawie 6000. Jest tutaj start. No, zobaczcie, wystartował kilka miesięcy później. No i widać tą różnicę w tych podstawach, mimo wszystko. I zresztą w lewelu tak samo. I okej, okay, no wytrzymałości Masz tutaj 7130, więc wydaje mi się, że chyba trochę za dużo w tą wytrzymałość dałeś. Chociaż no, jesteś zwiadowcą, więc, więc może coś, ale nie wiem. Ja przynajmniej na tym etapie. Na którym obecnie są moje postacie Jestem zdania, że tej wytrzymałości więcej niż 3,5 tysiąca nie dawać A potem wszystko w gówną No bo jednak musisz mocno, mocnego hita Musisz walnąć Jeszcze jak siądzie krytyk, no to w tym late game wszyscy wiemy jak walki wyglądają yy, Dobra, no tutaj 3 tysiące Tutaj te boki też po 3000 tysiące Około no i już wszystko lecisz zręczność. Tego HP mi się wydaje, że troszkę za dużo dałeś, ale nie wiem, nie wiem. No, nie mi oceniać, ja tylko tutaj przedstawiam. Yy, więc okej, okay, jeżeli chodzi o S33 to tyle. O i tutaj jeszcze w ogóle nie dopowiedziałem, że tester123 napisał, że gry w plus trzy paski, czyli tak samo jak, a to już wiem w sumie, to jest postać Pejkoba, bo napisał to samo przy właśnie poprzedniej postaci, natomiast Azylum to już mówiłem, że skromny grzybiarz. Dobra, lecimy do kolejnego serwera. Okej, okay, mamy serwer 34 polski, jest to KIKA 16. Napisał, że gra free to play. Wojownik 394 poziom i dobra, jak to tutaj u Ciebie wygląda? No boki zdecydowanie masz za duże poniedzie, tak na około maksimum 1300, myślę, że zostawić i już więcej nie dawać. Siły masz tak samo, idziesz siły i HP równo. Moim zdaniem, no i tutaj tego szczęścia też troszeczkę przesadziłeś. Generalnie boki szczęścia już nie dawaj. Siły i HP nie iść równo, bo to jest to jest głupie moim zdaniem. W sensie nawojowej. Y, jeszcze jestem może w stanie to zrozumieć jako tako, ale no jednak nie, no powinieneś tej siły mieć o wiele tutaj więcej aniżeli tego HP, więc, więc sobie teraz moim zdaniem głównie ładuj w siłę tak mi się przynajmniej wydaje klaser 97,5%, więc jest spoko, wszystkie podki są, więc jak na Free to Play to też jest spoko raptorek tak więc no, no jeżeli chodzi o, o postać, to jak najbardziej OK, tylko no mówię, tej siły i HP moim zdaniem iści to równo, jest to słabe tak mi się wydaje. No, i tutaj tych boków też już nie dawaj, tego szczęścia to masz, jakby ok. HP też już nie dawaj. Teraz leć głównie w siłę na do 10 tysięcy podstawy, w nic innego Golda nie wydawaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kolejna postać Marcin900, jest to serwer 24 polski tym razem. Napisał, że gra free to play i dobra, i ma 350 poziom, więc idealnie się załapał. Dobra, jak to tutaj wygląda? Klaser mi się wydaje, że już powinieneś mieć ponad 90%. W sensie ja to też nie wiem jak tam z lochami stoisz i tak dalej, aczkolwiek powinieneś mieć już chyba te 90%, więc ci tam pewnie jakiś temków brakuje czy tam czegoś. No free to play, więc spotki są jakie są, a jak to tu u Ciebie wygląda. No boki masz zostawione praktycznie tak, jak być powinno. HP masz 3150, więc także jak być powinno. No i... I szczęścia masz o wiele za dużo, tak szczerze mówiąc, szczęścia tutaj w tej podstawie przesadziłeś, nawet mi się wydaje, że o 1900 za dużo, więc troszkę tego golda tu zmarnowałeś, aczkolwiek jeżeli już teraz nie będziesz dać nic innego, tylko w inteligencję, to jak najbardziej ta postać będzie się dobrze rozwijać i będzie OK, przynajmniej moim zdaniem. Klaser, tak jak mówię, podbi mi się wydaje, że dasz radę do tych 9, 90%, chociaż i tak naprawdę, jeżeli chodzi o postać, to bardzo fajna nie ma do czego się więcej przyczepić. Kolejna postać, serwer 10 polski, yy, kondzik 168, yy, wojownik 382 poziom, napisał, że gra free to play. Yy, więc tak, no, klaserek prawie 96%, więc spoko, raptorek, podki, wiadomo jak to na free to play. Yy, I dobrze, jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o statystyki, siły masz prawie yy, masz 5150, HP masz 3500, więc spoko, dobrze zostawiłeś, Szczęścia masz o wiele za dużo, yy, o 900 przynajmniej w tej podstawie. Yy, no, i tutaj boki, no tak, tak jak po bardzo podobnie jak kolega wcześniej, jeżeli chodzi o siłę i o HP, to na dobrym poziomie masz. Teraz już dawaj tylko w siłę. Boków już tutaj nie dodawaj, szczęścia, tym bardziej, już nie dodawaj. I po prostu teraz tak naprawdę całego golda ładuj w siłę. Bardzo podobna sytuacja co właśnie do kolegi wcześniej, i wydaje mi się, że, że będzie spoko. Tak naprawdę, jak na free to play, masz tutaj same epiki, więc bardzo fajna postać. Kolejna postać, serwer szósty polski olcia 1.3.3.7 yy, napisał, bądź też napisała, nie wiem. Yy... Wydaje mi się, że napisała po niku, ale, ale no ciężko określić, nieważne napisała, że gra free to play będę mówił jako do dziewczyny, jeżeli jeżeli się pomyliłem, to mi nam napisz w komentarzach i przepraszam. Więc tak, tak jak mówię, napisała, że free to play 382 level, mag klaser jak najbardziej spoko, podki grunże są i to wszystkie, więc to jest jak najbardziej ok. I dobra, jak tutaj wygląda. No Podstawy troszeczkę za duże, ale już tutaj w nie, nie dawaj, szczęścia bardzo dużo dałaś, lub. No nie wiem, 2500 tysiąca no to jest o wiele za dużo, to jest przynajmniej o 1000 za, za wiele w tej podstawie, więc, więc niepotrzebnie. Tutaj HP też mi się wydaje, że troszkę za dużo, ale spoko. No teraz to, teraz nie pozostaje ci nic innego jak iść tylko i wyłącznie w inteligencję i nic więcej, bo, bo jakby wtedy sobie to w miarę wyprostujesz. Troszkę tego golda zmarnowałaś, ale. Ale wydaje mi się, że, że nie ma to jakby tak dużego znaczenia. Jeżeli teraz już pójdziesz tylko w inteligencję, to będzie jak najbardziej spoko. No bo, jednak wiadomo, w tym magu na tym poziomie liczy się to, abyś jak najmocniejszego kryta walnęła i, i po prostu złanżotowała przeciwnika i nic innego. Tak więc, a tutaj, jak masz już tego. tego hmm, tego, tego właśnie y, kryta na 50%, no to i tak ci wiecie, wiesz, y, przepraszam, i tak wiesz, że już tutaj więcej nie ma, co po prostu dawać, bo już tutaj masz te czarne gemy, które ci bustują tego kryta y, epiki. Tutaj na wszystkie, na trzy cechy, z tego co widzę, masz większość, y, więc y, tak to po prostu wygląda. Kolejna postać, serwer drugi polski, ga, Gala27A, y, 351 level, mag, napisał, że gra. Y, a w sumie tu nie mam przy nim informacji, czy napisały. wydaje mi się, że free to play. Patrząc po wierzchowcu i po podkach, ale nie wiem czemu nie zapisałem sobie, albo też mi po prostu nie podał, y, czy gra free to play, czy jako czy grzybi, no, ale nieistotne. Y, 351 level MAG, więc tak, jak tutaj wygląda? No, klaser 90, prawie 4%, więc jak najbardziej spoko. Y, wszystkie podki są, y, także nie ma do czego się przyczepić. Wierzchowiec też jak najbardziej dobry, jeżeli grasz free to play. Y, I dobra, no tutaj w te boki już widzę, że za dużo, przynajmniej o 1000 w podstawie, za dużo w nie tutaj dałeś, HP 3500, więc już na tym myślę, że możesz zaprzestać, szczęścia tak samo za dużo o 1000, bardzo tu sporo golda zmarnowałeś w te boki i w to szczęście no ale to już nieistotne no i widzisz, tutaj inteligencji masz praktycznie tyle co HPA, na tym poziomie już tak być nie powinno, więc teraz po prostu lecisz sobie tylko i wyłącznie w inteligencję tylko i wyłącznie w inteligencję ładujesz golda i powinieneś tą postać po prostu wyprostować, więc będzie jak najbardziej spoko no i tak, a co do całej reszty to myślę, że nie ma do czego się przyczepić Kolejna postać Mac 415 level Kubuś Koks napisał, że gra free to play. Zobaczcie, grając free to play, yy, grając regularnie, yy, jest już tutaj prawie w top 50 i ma 415 poziom, yy, więc sami widzicie, że po prostu się opłaca yy, grać regularnie, nie trzeba wydawać yy, prawdziwych pieniędzy, aby po czasie, oczywiście po długim czasie, wiadomo, yy, wbić się do, tutaj wysoko w rankingu. No i jeżeli będzie yy, leciał dalej, to będzie pewnie yy, jak yy, po prostu się wspinał w tym rankingu, bo tutaj ludzie pewnie Pokończą gry i tak dalej, chociaż widzę, że, że tutaj wszyscy gildie mają, więc raczej z tych wysokich leveli jeszcze nikt nie skończył. No ale wiadomo, jak to przeważnie wygląda na takich serwerach. Dobra, napisał, że gra Free to Play, więc tak, no prawie 98,5 klasera, raptorek, wszystkie podki, więc to jest spoko. Jak to tutaj u Ciebie wygląda? No, tych podstaw masz troszkę za dużo, jeżeli chodzi o boki i szczęście, ale nie ma przesady w sumie, jak na ten poziom to jest ok. HP masz 4000, więc też dosyć sporo, no ale dobra. I tutaj widzę, że lecisz w inteligencję, już masz 15000, więc też ładny, okrągły wynik. Także w sumie nie ma do czego zbytnio się przyczepić, no. Tych masz troszkę tutaj za dużo, tych statystyk, ale, ale wydaje mi się, że na tym poziomie jakby to jest normalne. I jeszcze też mogłeś grać za czasów, kiedy nie było czarnych kamyków, więc wtedy też jakby w to szczęście i te boki więcej wypadało dawać, więc, więc jakby nie ma co tutaj tego oceniać, grunże że teraz już widzę, że lecisz w samą inteligencję, więc to jest jak najbardziej spoko. I to jest serwer 17 Polski, tak swoją drogą, bo chyba nie wiem czy to powiedziałem, czy też nie. Kolejna postać jest to serwer 21, także polski. Dzisiaj chyba same polskie, a nie, pierwszy to był międzynarodowy. Tutaj patrzę teraz na liście i tutaj już będą dwie postacie z tego serwera. I to już będzie koniec odcinka, ponieważ wydaje mi się, że to już będzie właśnie 15 postaci. Kto oczywiście nie zostanie przedstawiony w tym odcinku, to zostanie przedstawiony w kolejnym. Ja tutaj listę pełną spod poprzedniego odcinka mam, więc, więc jakby nie ma z tym problemu. Dobra, Sebek 123, 408 level mag Napisał mi, że gra free to play, więc okej, okay, no wierzchowiec jak najbardziej spoko, podki też wiadomo jak to na free to play klasera prawie 95% chyba mógłbyś troszeczkę więcej docisnąć, tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy jest to kwestia po prostu, jeżeli jest to kwestia itemków, no to pewnie możesz docisnąć więcej Jeżeli jest to kwestia potworów z lochów, to pewnie jeszcze tam nie możesz niektórych pokonać, więc spoko. No i dobra, jak to tutaj wygląda? 2,5 tysiąca tutaj podstawy, jeżeli chodzi o boki, więc dosyć sporo. No HP 4400, więc też dosyć dużo. Szczęścia 3300 także też bardzo dużo. No i tutaj inteligencja 6000. No już tak naprawdę musisz wszystko i lecieć tylko w tą inteligencję. Nie jestem pewien z czego wynikają właśnie takie duże podstawy, jeżeli chodzi o te boki, o to szczęście i tak dalej, więc nie będę się tutaj wypowiadał, ale po prostu leć sobie teraz głównie w inteligencję i jakby nie powinno być problemu tutaj z tą Twoją postacią zresztą na samym początku mieliście Maga, Azylum, 520 level i sami widzieliście jak on tą postać rozbija, że on tam nie daje zbyt dużo w boki, nie daje zbyt dużo w szczęście, w HP tylko już potem całą resztę leci w inteligencję i jakby no jest gracz top 1 i tak dalej, więc po prostu możecie się wzorować na nim i, i będzie ok także tak to u Ciebie wygląda okej, okay, niestety tutaj zostałem oszukany jeżeli chodzi o 21 polski serwer, bo druga postać, którą miałem zapisaną, to był niestety 300, tam 30 level, więc no nie mogę tak robić, że go y, przedstawię, więc y, bo po prostu inni, którzy by się zgłosili, nie spełniali wymagań, a ich odrzuciłem, to po prostu by się poczuli nie fair, mi się wydaje, a, a no mówię, no tutaj kolega mnie próbował oszukać, a niestety go nie sprawdziłem. Y, kolejna sprawa, na S5 mam zapisanego gracza Hacker3, który gra free to play, y, nie ma takiego, takiego gracza na serwerze piątym, bo tutaj był w kolejności właśnie na liście, więc nie wiem, czy to jest zły serwer podany, czy zły nick, czy coś, y, także jeżeli dana Osoba ogląda, to może się tam poprawić w razie czego, no a my mamy serwer 36 polski, mamy ostatnią postać jeżeli chodzi o, o właśnie dzisiejsze przedstawienie postaci jest to Baron bon Jovi 354. level zwiadowca, i on tutaj napisał, że do 300. levela grał Free to Play, natomiast od 300. levela Eco, i napisał, że to jest jego pierwsza postać, więc ok Klaser prawie 9-6%, więc jak najbardziej spoko. Podki są wszystkie, no tak jak na Eco, Gryfosmog jest ok, No i tutaj patrzę, podstawy są spoko zostawione, już w mnie nie dawaj. Szczęście tak samo jest bardzo dobrze zostawione, nie dawaj w nie. HP tak samo bardzo dobrze, no 3 300, czyli tak jak ja na na przykład bym na zwiadowcy zostawił, jeżeli bym grał, no i tutaj tego tej zręczności masz dosyć mało, nie wiem w sumie z czego to wynika, w sensie dosyć mało, no na pewno masz więcej niż HP, ale tak ten rozstrzał nie jest taki duży, więc po prostu teraz nie wiem, czy to wiesz, czy nie wiesz, po prostu sobie ładuj całą całego golda, jakiego zarobisz z misji i tak dalej w zręczność i teraz już tą zręczność i nawet i do 10 tysięcy w podstawie, i tak naprawdę będzie to jak najbardziej OK postać. Tak więc no, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o to przedstawienie postaci. Przypominam, jeżeli chcecie wziąć udział w następnym odcinku, to piszcie w komentarzu swoją nazwę postaci, serwer, na którym gracie oraz czy gracie free to play echo czy grzybicie. Tylko prosiłbym właśnie o sprawdzenie, aby nie było takich błędów jak, jak właśnie tutaj w poprzednim przypadku, że nie było takiej, takiego gracza na serwerze czy coś i tak, ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli seria Wam się podoba, możecie zostawić kciuka w górę, możecie napisać jakikolwiek komentarz też, yy, to ja wam tam przypnę serduszko yy, dla zasięgów. Możecie zostawić subskrypcję, dzwoneczkę, wbijać na Discorda dla widzów, który jest w przypiętym komentarzu. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!